Zapraszam na drugą część zestawu powtórzeniowego numer 3 dotyczącą procentów. W tej części zajmiemy się zadaniami od 11 do 20. Zapraszam do obejrzenia. Zaczynamy od zadania 11. Przeczytajmy polecenie. Do 400 g 5% wodnego roztworu cukru dolano 100 g wody. W jakim stosunku jest zmieszana woda z cukrem w tak otrzymanym roztworze? Mamy tutaj pytanie typu ABCD, tak? Także musimy dojść tutaj do tej konkretnej odpowiedzi. No to tak, mamy roztwór 400 g, tak? Wiemy, że jest to 5% roztwór cukru. 5% roztwór, tak? Czyli to oznacza, że 5% z tej masy, tak? No to będzie stanowił właśnie cukier, tak? To oznacza 5% roztwór. No to policzmy w takim razie, ile w takim razie będziemy mieli tego cukru w tym roztworze 5%, tak? Z o wadze 400 gram. No to liczymy 5% razy 400 gram, zamieniamy procent na ułamek, tak? 5% to jest 5 setnych, mnożymy to razy 400, tak? Pamiętamy, że zawsze, żeby policzyć procent z liczby, no to mnożymy ten procent razy tą liczbę. I tu skrócimy setkę z 400 przez 100, czyli w takim razie wychodzi nam 20 gram cukru. Czyli mamy 20 gram cukru. Tutaj mamy policzyć stosunek, w jakim zmieszana jest woda z cukrem. No to popatrzmy w takim razie, ile będziemy mieli łącznie cukru, ile będziemy mieli wody. No 5% tego roztworu to był cukier, czyli to jest 120, to jest 120 gram, które już mamy. Pozostała część tego roztworu to była woda, czyli w takim razie, skoro ten roztwór miał 400 gram, cukier zajął w tym roztworze 20 gram, no to pozostała część tej masy to będzie woda, czyli 380 gram, tak? I jest powiedziane, że dolewamy jeszcze 100 gram tej wody, no to dodajemy w takim razie jeszcze te 100 gram wody, łącznie otrzymamy 480 gram wody. I teraz mamy zapisać ten stosunek wody do cukru. No to wody mamy 480 gram do cukru, którego mamy 20 gram. I zobaczmy, że w każdej odpowiedzi mamy tutaj stosunek ileś tam do jednego, czyli w takim razie podzielimy sobie to obustronnie przez 20, żeby dojść tutaj do jedynki, tak? Było po prawej stronie. No to jak podzielimy 480 przez 20, to otrzymamy 24, tak? 20 przez 20 to 1, czyli mamy stosunek wody do cukru 24 do 1. Zadanie drugie. Antek, Basia, Tomek i Dorota za sprzątnięcie garażu otrzymali w sumie 250 zł. Antek i Dorota otrzymali po 50 zł, Basia dostała 80 zł, a pozostałą kwotę otrzymał Tomek. Oceń prawdziwość każdego z poniższych zdań i trzeba tutaj wstawić w miejsce znaku zapytania P albo F, tak? W zależności od tego, czy będzie to zdanie prawdziwe, czy fałszywe. No to tak, zróbmy taką krótką analizę tego zadania. Jest powiedziane, że Antek otrzymał 50 zł, czyli piszemy przy Antku 50 zł. Dorota również, tak? Czyli Antek i Dorota po 50 zł, czyli przy Dorocie też piszemy 50 zł. Basia otrzymała 80 zł, czyli przy Basi piszemy 80 zł. I skoro wiemy, że razem otrzymali 250 zł, no to pozostałość tej kwoty do 250, no to będzie kwota Tomka. Policzmy, już mamy Antek i Dorota w sumie 100, tak? Basia 80, czyli już mamy 180 zł, czyli do 250 zł brakuje nam jeszcze 70 zł, czyli to jest ta kwota, którą otrzymał Tomek. No to mamy rozpisane kwotowo tutaj, jak to wszystko wygląda. Policzmy w takim razie teraz te rzeczy, o które nas proszą. No to tak, Tomek otrzymał 35% całej kwoty. No to widzimy, że Tomek otrzymał 70 zł z 250. Policzmy, jaki to będzie procent, tak? Czyli 70, 250. Przekształćmy po prostu ten ułamek na procent, czyli co możemy? Skrócić sobie 0 w liczniku i w mianowniku, czyli skracamy przez 10 licznik i mianownik. Otrzymamy 7,25. Pamiętamy, że procent to jest część ze 100, czyli w takim razie łatwo rozszerzyć tutaj ten ułamek do mianownika 100, czyli rozszerzamy ten ułamek przez 4, czyli mnożymy licznik i mianownik przez 4, otrzymujemy 28 setnych, a 28 setnych to jest właśnie 28%. A tutaj w tym zadaniu jest powiedziane, że 35%. Tak? Czyli w takim razie pierwsze zdanie jest fałszywe. Dalej, Basia otrzymała kwotę o 60% większą niż Antek. Czyli tak, tutaj mamy porównywanie procentowe. Pamiętamy, że w porównywaniu procentowym zawsze bierzemy różnicę pomiędzy tymi wartościami porównywanymi i porównujemy zawsze w mianowniku do tej kwoty, tam gdzie mamy w zdaniu słowo niż ktoś tam, tak? W porównaniu do kogoś. Czyli tutaj porównujemy do Antka, bo jest niż Antek. Czyli tak, zobaczmy na kwotę Basi i kwotę Antka. Basia ma 80, a Antek ma 50, czyli w takim razie różnica pomiędzy tymi kwotami to jest 30 zł, tak? W stosunku do tego, co miał Antek, czyli mamy 30,5, tak? Czyli różnica pomiędzy tymi dwoma wartościami, no to wynosi 30 zł i porównujemy do
antka, czyli w takim razie mamy 30/50, co po rozszerzeniu przez 2 da nam 60/100, a 60/100 to jest po prostu 60%, czyli to zdanie jest prawdziwe. W trzecim zdaniu Tomek otrzymał kwotę o 5% mniejszą niż Basia. No to patrzymy na Tomka i Basię. Widzimy, że różnica pomiędzy nimi wynosi 10 zł. Tak? I do kogo porównujemy? Patrzymy, że jest niż Basia, czyli porównujemy do Basi. Czyli kwotę 10 zł, bo taka jest różnica między tymi dwoma wartościami, zestawiamy z 80 zł, bo tyle otrzymała Basia. Czyli mamy 10/80, co stanowi 1/8, tak? Po skróceniu przez 10, a 1/8 to jest 12. 12,5%, czyli w takim razie jest to zdanie fałszywe, bo tutaj była mowa o 5%. Dobrze. I kwota, jaką otrzymali łącznie Dorota i Antek, stanowi 125% kwoty otrzymanej przez Basię. No to tak, policzmy, ile łącznie ma Dorota i Antek. Dorota i Antek łącznie mają 100 zł, tak? Mamy 50 zł i 50 zł. I to stanowi 125% kwoty otrzymanej przez Basię, czyli w takim razie tą sumę tych dwóch kwot, tak? To, co otrzymała Dorota i co otrzymał Antek, zestawiamy z kwotą, którą otrzymała Basia, tak? Czyli Antek i Dorota otrzymali razem 100 zł w stosunku do 80 zł, które otrzymała Basia. No i to musimy znów zamienić na procent. Czyli tak, 180, no to jest 1,28, tak, po wyciągnięciu całości, czyli po skróceniu 0,28 przez 20 otrzymamy tutaj 1,14, a 1,14, tak, 1,4 to jest 25% i jeszcze ta całość, czyli mamy łącznie 125%, czyli to zdanie jest prawdziwe. Zadanie 13. Kierownik magazynu sklepu meblowego zarabia miesięcznie 3,5 tysiąca złotych. Magazynier zarabia o 30% mniej niż kierownik, natomiast portier o 20% mniej niż magazynier. Oceń prawdziwość każdego z poniższych zdań. Zdecyduj, czy w miejsce znaku zapytania wstawić literkę P czy F. No to znowu przeanalizujmy to zadanie. Może najpierw policzmy, jakie zarobki każdy miał tutaj, każda z tych wymienionych osób. No to tak, jest powiedziane, że kierownik zarabia 3,5 tysiąca, to tak też zapisujemy. Magazynier zarabia o 30% mniej niż kierownik. No to policzmy 30% z tego, co zarabia kierownik, żeby potem odjąć od tej pensji i zobaczyć, ile zarabia ten magazynier. No to łatwo policzyć, że 10% z tej kwoty to będzie 350 zł, tak? Żeby otrzymać 30%, no to mnożymy obustronnie przez 3, czyli w takim razie 30% to będzie 3 razy 350, czyli 1050 zł, czyli w takim razie te 30% z 3,5 tysięcy to jest kwota 1050 zł i o tyle mniej będzie zarabiał ten magazynier, czyli od 3,5 tysiąca odejmujemy 1050 zł, to jest 2450 złotych. Czyli to jest pensja, którą zarabia magazynier. I jest powiedziane, że portier ma o 20% mniej niż magazynier. Czyli znowu policzmy teraz, ile to będzie 20% z tej kwoty, którą zarabia magazynier. No to 10% to będzie 245 zł, tak? Z tej kwoty 2450 zł. Czyli w takim razie do 20%, żeby dojść, mnożymy sobie to obustronnie przez 2. Czyli 10% razy 2 to 20% i 245 zł razy 2 to 490 zł. Czyli w takim razie te 20% to jest 490 zł, czyli tak, taką kwotę musimy odjąć od pensji magazyniera, żeby otrzymać pensję portiera, czyli wychodzi 1960 zł. Ok, mamy tutaj stawki tutaj tych wszystkich osób, czyli w takim razie przejdźmy do rozwiązania tych zadań. Pierwsze zdanie. Magazynier zarabia o 20% więcej niż portier. No to tak, pensja magazyniera to jest 2450, portiera to 1960 zł. No to przeliczmy. Kwota różnicy pomiędzy nimi to jest 490 zł w stosunku do tego, co zarabia portier, tak? Bo jest powiedziane niż portier, czyli w takim razie mamy w takim razie, co powiedziane, że skoro niż portier, no to w mianownik wpisujemy kwotę, którą zarabia portier, tak, czyli 1960 zł. No i tak się okazuje, że to można skrócić przez 490, bo 490 razy 4 to będzie 1960, czyli po skróceniu przez 490 otrzymujemy 1/4, czyli 25%, a w poleceniu było powiedziane, że 20%, czyli w takim razie jest to zdanie fałszywe. W drugim zdaniu portier zarabia o 44% mniej niż kierownik magazynu. No to tak, portier i kierownik magazynu. Liczymy najpierw znowu, jaka jest różnica
pomiędzy ich pensjami, no to tak, kierownik 3,5 tysiąca, portier 1960, czyli w takim razie różnica pomiędzy ich pensjami to jest 1540 zł. I teraz patrzymy, do kogo porównujemy. Jest powiedziane niż kierownik magazynu, czyli porównujemy do pensji kierownika magazynu, czyli do tych 3500. Czyli 1540 przez 3500 możemy sobie uprościć 0 i wtedy mamy dzielenie 154 przez 350. Możemy pisemnie, w 154 nie zmieścimy żadnej 350, czyli mamy 0, 0, tak, to zrzucamy to 154 i dokładamy 0, a tutaj przecinek. 1540 zmieścimy 4 takie 350, bo to będzie 1400. Po odjęciu to 140 dopisujemy 0, czyli mamy 1400, gdzie zmieścimy dokładnie 4 takie 350, czyli mamy w takim razie bez reszty 44 setne, a 0,44 to jest 44%, czyli zgadza się, czyli to jest zdanie prawdziwe. I trzecie zdanie. Magazynier zarabia o 1050 zł mniej niż kierownik i o 490 zł więcej niż portier. No to nawet na te różnice popatrzmy, które nam tutaj wyszły. Magazynier zarabia o 1050 zł mniej niż kierownik. No tak, bo tak jest tutaj powiedziane. Tak, kierownik ma 3500, a magazynier ma 2450, czyli rzeczywiście o 1050 zł mniej, bo tak nam też wyszło tutaj z tego obliczenia, tak? 30% z tej kwoty to było właśnie te 1050 zł. I ten magazynier zarabia o 490 zł więcej niż portier. No tak, bo ten portier ma 1960, tak? Czyli o tą kwotę różnicy, o te 20%, które miał magazynier, prawda? Z tej kwoty, którą liczyliśmy, z tej pensji magazyniera, o tyle mniejszą pensję ma ten portier. A skoro portier ma o tyle mniejszą tą pensję, tak? O tyle mniejszą ma tą pensję, no to w takim razie magazynier będzie miał o tyle samo tą pensję większą, czyli o te 490 zł. Taka będzie różnica pomiędzy ich pensjami. Czyli w takim razie to zdanie jest prawdziwe. Zadanie 14. Cenę rakiety tenisowej najpierw podwyższono o 15%, a później obniżono o 15%. Czy to prawda, że końcowa cena rakiety jest równa cenie początkowej? Uzasadnij odpowiedź. No to już tego typu zadania robiliśmy, pamiętam, w siódmej klasie. No i to była taka pułapka, tak jak sygnalizowałem, tak? To, że najpierw podwyższymy cenę o 15%, a potem obniżymy o 15%, no to wcale nie wrócimy do tej początkowej ceny, tak? Tutaj będzie odpowiedź nie. Dlaczego tak jest? No bo potem to 15%, które będziemy obniżać, to będzie 15% już z tej nowej, z tej podwyższonej ceny, tak? Czyli 15% z tej nowej podwyższonej ceny to będzie inna kwota niż 15% z tej początkowej ceny, tak? Możemy sobie tutaj też pomóc takim prostym obliczeniem, tak jak robiliśmy tutaj w tym poprzednim filmiku. Mamy jakąś początkową cenę X, tak? Podwyższamy ją o 15%, czyli w takim razie mamy 100% i jeszcze te 15%, o które podwyższyliśmy, czyli mamy 115% tej ceny, czyli 1,15x. I to obniżamy teraz o 15%, to traktujemy tą naszą nową cenę jako nasze nowe 100% i to obniżamy o 15%, czyli jak od 100% odejmiemy 15%, to zostaje nam 85% tej nowej ceny, prawda? Czyli mamy 0,85 tej nowej ceny, prawda? Czyli tego 1,15. 15x, czyli mnożymy 0,85 razy 1,15x. Możecie sobie śmiało to wyliczyć pisemnie, tam wychodzi wtedy 0,9775x, tak? Czyli w takim razie widzimy, że wcale nie wróciliśmy do tej samej ceny, którą mieliśmy na początku, tak? Ta cena, widzimy, będzie niższa. Zadanie 15. Agnieszka dostaje 20 zł kieszonkowego, a Tomek 15 zł. O ile procent kieszonkowe Agnieszki jest większe od kieszonkowego Tomka i o ile procent kieszonkowe Tomka jest mniejsze od kieszonkowego Agnieszki? No i pamiętamy, że jak porównujemy liczbowo, no to widzimy, że kieszonkowe Agnieszki jest o 5 zł większe od kieszonkowego Tomka i odwrotnie też, tak? Tomek ma o 5 zł mniejsze kieszonkowe od Agnieszki, tak? Ale procentowo już to nie działa z tego względu, że tą różnicę będziemy porównywali tutaj do różnych liczb, tak? Najpierw będziemy porównywali w podpunkcie A do kieszonkowego Tomka, a w drugim podpunkcie do kieszonkowego Agnieszki, tak? Czyli pamiętamy, że zawsze potrzebujemy tutaj najpierw różnicę pomiędzy tymi kwotami. No to różnica to jest 5 zł i teraz tak, w podpunkcie A pytają nas, o ile procent to kieszonkowe Agnieszki będzie większe od kieszonkowego Tomka. Czyli w takim razie tą różnicę 5 zł zestawiamy z kieszonkowym Tomka, tak? Bo porównujemy tutaj do kieszonkowego Tomka, tak? Jest niż kieszonkowe Tomka. Czyli w takim razie
mamy 5 piętnastych, a 5 piętnastych skracając przez 5 to jest 1 trzecia, a 1 trzecia to będzie 33,1%, tak? Jak 100% na 3 podzielimy, to otrzymujemy 33,1%. Z kolei jak porównamy z kieszonkowym Agnieszki, o ile procent kieszonkowe Tomka jest mniejszy od kieszonkowego Agnieszki, no to znowu różnica pomiędzy tymi kieszonkowymi wynosi 5 zł, ale teraz zestawiamy to kieszonkowe z kieszonkowym Agnieszki, tak? Bo porównujemy teraz do kieszonkowego Agnieszki. Agnieszka miała 20 zł, czyli mamy 5 dwudziestych. Skracając przez 5 otrzymujemy 1 czwartą, a to jest 25%. Czyli widzimy, że ten procent rzeczywiście wyszedł inny z tego względu, że właśnie porównujemy tą różnicę do różnych kwot, tak? Bo najpierw tutaj porównujemy do kieszonkowego Tomka, a potem do kieszonkowego Agnieszki. Zadanie 16. 25 osób spytano, gdzie planują spędzić wakacje. Wynik sondażu przedstawiono na diagramie. No i tak, mamy tutaj diagram procentowy, tak? Widzimy, że 48% chce za granicą, 5 osób w domu i jakaś tam część, która nie wiadomo, tak? Jeszcze nie wie. Podpunkt A. Oblicz, o ile procent więcej osób wybierze się podczas wakacji za granicę, niż zostanie w domu. I w podpunkcie B. Oblicz, ile procent biorących udział w ankiecie stanowią osoby, które nie mają jeszcze planów. No to tak, przyda nam się na pewno policzyć tutaj, ile procent będą stanowiły te 5 osób, które postanowiło zostać w domu. No to tak, skoro jest powiedziano, że zapytano 25 osób, no to 25 osób to będzie 100%, tak? Czyli w takim razie te 5 osób, które zostanie w domu, to będzie 5 z tych 25, tak? 5 osób z 25, skracając przez 5, to jest 1/5 tych uczestników, prawda? Które wzięły udział w tym sondażu. Wiemy, że 1/5 to będzie 20%, tak? To będzie 20 setnych, czyli 20%. Czyli w takim razie 20% chce zostać w domu, a 48% chce pojechać za granicę. I my chcemy tutaj policzyć, o ile procent więcej osób wybierze się podczas wyjazdu za granicę, niż zostanie w domu. I pamiętamy, że jak mamy podane dane w procentach, to tutaj musimy rozróżniać tutaj dwa pojęcia. O ile procent i o ile punktów procentowych. Jeżeli zapytaliby nas, o ile punktów procentowych, no to wtedy to będzie różnica pomiędzy tymi wartościami wyrażonymi w procentach. Tak? Czyli jeżeli byśmy tutaj sprawdzili tą różnicę, to jest 28%, tak? 28% różnicy mamy, czyli w takim razie możemy powiedzieć, że o 28 punktów procentowych, tak? Więcej osób wybierze się tutaj za granicę, niż zostanie w domu. Ale jak pytają nas, o ile procent, to działamy tak samo jak w tym poprzednim zadaniu, czyli znowu badamy tą różnicę. Różnica pomiędzy tymi wartościami wynosi 28 i zestawiamy to z tą grupą, do której porównujemy. Tutaj jest niż zostanie w domu, a zostanie w domu 20%, tak? Czyli 28% tą różnicę zestawiamy z 20%, do których porównujemy. No i to musimy zamienić na procenty. 28 dwudziestych to będzie 1,8, czyli 1,40, tak? Po rozszerzeniu do części setnych, tak? Czyli mamy w takim razie 140%. I to będzie ta odpowiedź, tak? Czyli zobaczcie, że wcale nie 28%, tak? Bo o tyle punktów procentowych więcej. A jak pytają nas, o ile procent więcej, tak? To porównujemy procentowo, czyli zawsze bierzemy różnicę między tymi procentami i patrzymy, do czego to porównujemy, czyli co to do czego porównujemy, zawsze ląduje tutaj w mianowniku, tak? Czyli tutaj pytają nas do osób, które porównujemy do osób, które zostają w domu, czyli w takim razie w mianowniku jest 20. No i zamieniamy ten ułamek na procent. Mamy 140%. Podpunkt B jest banalny. Oblicz, ile procent osób stanowiących udział w ankiecie stanowią osoby, które jeszcze nie mają planów. No to tak, 48% chce jechać za granicę, 20% policzyliśmy, że zostanie w domu, czyli łącznie już mamy wykorzystane 68%. No to pozostałe osoby w takim razie jeszcze nie wiedzą, tak? Czyli to jest ta niebieska część, prawda? Czyli 100% odjąć 68%, no to wychodzi nam 32%. I to jest odpowiedź. Zadanie 17. Diagram przedstawia, jaki procent ludności świata posługuje się określonym językiem jako ojczystym. Na podstawie tych informacji oceń prawdziwość każdego z poniższych zdań i trzeba zdecydować, czy to będzie zdanie prawdziwe, czy fałszywe. No to tak, mamy tutaj cztery języki. Jest język mandaryński, hiszpański, angielski i arabski. Dane są podane tutaj w procentach na tym diagramie kolumnowym. No i znowu będziemy porównywać procentowo. Pierwsze. Języka mandaryńskiego używa o 6% więcej ludzi niż języka hiszpańskiego. No to tak, znowu tutaj pamiętamy, jesteśmy czujni, że o ileś procent to nie oznacza o ileś punktów procentowych, tak? Czyli w takim razie tutaj znowu będziemy badać różnicę w tych procentach, tak? I będziemy zestawiać do tego, do czego porównujemy. Czyli w takim razie w pierwszym przykładzie.
Patrzymy na język mandaryński i język hiszpański. Mandaryński ma 12%, a hiszpański ma 6%, odczytujemy. Czyli w takim razie różnica w ilościowa procent, czyli właśnie ilość tych punktów procentowych, o które się różnią te dwa słupki, to jest właśnie 6, czyli to będzie w liczniku, tak? Bo to jest ta różnica. I teraz patrzymy, porównujemy do języka hiszpańskiego, bo w poleceniu jest powiedziane niż języka hiszpańskiego, czyli w takim razie języka hiszpańskiego miało 6%, czyli mamy 6 z 6, czyli po prostu 1, czyli 100%, tak? Czyli w takim razie mamy zdanie fałszywe, tak? Bo to jest, że jest o 6% więcej. No to nie jest wcale o 6%, tylko o 6 punktów procentowych więcej, prawda? Czyli w takim razie zdanie fałszywe. Drugie zdanie. Języka hiszpańskiego używa o 20% więcej ludzi niż języka angielskiego. No to tak, hiszpański mamy 6%, angielski mamy 5%, czyli w takim razie różnica w tych procentach to jest 1%, czyli to mamy w liczniku i porównujemy do języka angielskiego, tak jest, niż języka angielskiego. Język angielski to było 5%, czyli w mianowniku mamy piątkę, a 1/5 to jest 20%, czyli zgadza się, jest to zdanie prawdziwe. I języka arabskiego używa o 25% mniej ludzi niż języka angielskiego. No to patrzymy na język angielski i arabski. Angielski mamy 5%, arabski mamy 4%. Czyli różnica między tymi językami, tak, różnica procentowa wynosi 1, tak, 1%, tak, tu jest 5%, tu jest 4%, czyli w takim razie różnica w punktach procentowych to jest 1 i zestawiamy to z językiem angielskim, bo jest tutaj niż języka angielskiego, a języka angielskiego miało 5%, czyli mamy w takim razie 1/5, a 1/5 to jest 20%, czyli w takim razie zdanie fałszywe, bo tu była mowa o 25%. Zadanie 18. W cukierni Beza ceny wszystkich wypieków z dnia poprzedniego zostały obniżone o taki sam procent. Wiedząc, że cenę kilograma sernika wiedeńskiego obniżono z 25 zł na 18 zł, oblicz, ile kosztuje jabłecznik, jeżeli poprzedniego dnia kosztował 20 zł za kilogram. No to tak, skoro jest powiedziane, że obniżka jest wszystkich produktów o taki sam procent, no to policzmy, o ile procent obniżono cenę tego sernika wiedeńskiego. On na początku kosztował 25 zł, a teraz kosztuje 18 zł. Czyli widzimy, że różnica cenowa, znowu mamy tutaj w procentach wyliczyć, prawda? O ile procent jest tutaj tańszy, czyli znowu bierzemy różnicę między tymi cenami. Różnica między tymi cenami, widzimy, że ten sernik staniał o 7 zł, tak? Było 25, jest 18, czyli o 7 zł staniał. To jest to, co wpisujemy do licznika. I zawsze jak chcemy zobaczyć, o ile procent coś zdrożało albo staniało, to zawsze porównujemy do ceny początkowej, a ceną początkową jest tutaj 25 zł, tak? Czyli mamy obniżkę o 7 zł w stosunku do 25, które było na początku, czyli 7/25 zamieniamy na procenty. 7/25 rozszerzamy przez 4 ten ułamek, czyli otrzymujemy 28 setnych, a to jest 28%, czyli mamy obniżkę o 28%. Czyli w takim razie teraz mamy policzyć, ile będzie kosztował jabłecznik, jeżeli poprzedniego dnia kosztował 20 zł za kilogram. No to skoro wczoraj kosztował 20 zł za kilogram, no to następnego dnia będzie on o 28% tańszy. To policzmy te 28% z tych 20 zł, czyli policzymy, o jaką kwotę ten sernik zostanie, o jaką kwotę zostanie obniżony. No to tak, żeby policzyć procent z liczby, no to pamiętamy, mnożymy ten procent razy liczbę i zamieniamy ten procent na ułamek, czyli mamy w takim razie 28%, co stanowi 28 setnych, to mnożymy razy 20. Skracamy setkę z 20 przez 20, tu mamy 1, tu mamy 5, czyli otrzymujemy 28 piątych, wyciągamy całości, tak, to jest 5,3 piąte, a 5,3 piąte to będzie 5 zł i 60 groszy, tak, bo 3 piąte, tak, złotego to jest 60 groszy, czyli o 5,60 w takim razie staniał ten jabłecznik, tak, bo to jest właśnie to 28% z tych 20 zł, czyli od tej kwoty odejmujemy 5,60, tak, kosztował 20 zł, obniżamy tą cenę o 5,60, czyli teraz będzie kosztował 14 zł i 40 groszy, co jest odpowiedzią w tym zadaniu. Zadanie 19. To jest zadanie z użyciem kalkulatora. Oczywiście na egzaminie kalkulatora mieć nie wolno, tak? Także na pewno takie zadanie nie pojawi się pod takim kątem, żeby korzystać z kalkulatora, ale myślę, że warto sam sposób tutaj rozwiązania przeanalizować, tak, i przynajmniej zobaczyć, jak na przykład można by takie zadanie rozwiązać, gdyby na przykład dopasowali takie dane, że dałoby radę tutaj obliczyć to wszystko bez kalkulatora. Także przeanalizujmy to zadanko. Opłata paliwowa to podatek wprowadzony w celu finansowania budowy dróg.
Obok przedstawiono analizę składników ceny za litr oleju napędowego. Przyjmując, że cena za litr oleju napędowego wynosi 4,51, oblicz, ile wyniesie opłata paliwowa, jeśli tankujemy 50 litrów, ile wynosi marża stacji benzynowej przy sprzedaży 1 litra oleju napędowego i jaką część ceny za litr oleju napędowego stanowią podatki, ile wynosi łączna kwota podatków. Dobrze, no to tak, zajmijmy się pod punktem A. Ile wyniesie opłata paliwowa, jeśli tankujemy 50 litrów? No to tak, opłata paliwowa widzimy, że tutaj ma znaczek zapytania. Łącznie to są wszystkie te podatki, koszty i tak dalej. One się oczywiście sumują nam do 100%, czyli policzmy najpierw w takim razie, ile procent będzie wynosiła ta opłata paliwowa. No to po sumowaniu tych wszystkich procentów, które są tutaj wymienione, otrzymujemy 98,4%. Czyli w takim razie pozostałość do 100% to będzie właśnie ta opłata paliwowa, czyli to będzie 1,96%. Czyli w takim razie każde 1,96% z tej kwoty 4,51 na każdym litrze to będzie właśnie ta opłata paliwowa, tak? Czyli ten podatek, który był tutaj omówiony w zadaniu. I my kupujemy 50 litrów, tak? Tankujemy 50 litrów, czyli tą kwotę jeszcze pomnożymy razy 50, czyli na kalkulatorze liczymy 50 razy 4,51 razy 1,96 i wciskamy od razu znak procentu. Wyskakuje nam wtedy 4,42 zł, czyli taka będzie kwota tej opłaty paliwowej przy zatankowaniu 50 litrów tego oleju napędowego. Dalej, ile wynosi marża stacji benzynowej przy sprzedaży 1 litra oleju napędowego? No to widzimy, że marża wynosi 4,4%. No to liczymy 4,4% z tej kwoty 4,51. Zaokrąglamy oczywiście ją do dwóch miejsc po przecinku, tak? Bo dla złotych tutaj tylko do dwóch miejsc po przecinku ma ta kwota sens. Wychodzi nam z tego 20 groszy. I C. Jaką część ceny za litr oleju napędowego stanowią podatki? No to tak, podatki. Co tutaj mamy? Jest podatek akcyzowy 26%, czyli to liczymy. Mamy podatek VAT 18,75%. No i ta opłata paliwowa. Tutaj w zadaniu jest powiedziane, że to jest podatek wprowadzony w celu finansowania budowy dróg, czyli to też jest podatek, tak? Czyli w takim razie też to wliczamy do kwoty wszystkich podatków. Czyli widzimy, że w tej kwocie mamy aż 46,71% podatków, tak? Czyli tyle rzeczywiście w tej cenie za litr mamy kwoty podatków. Jaka to będzie kwota? No to liczymy 46% i 76,71% z tej kwoty 4,51. No to wychodzi nam około 2 zł i 11 groszy, czyli w tej cenie 4,51 aż 2 zł i 11 groszy to są same podatki. I ostatnie zadanie, zadanie 20, też z użyciem kalkulatora. W ramce obok przedstawiono produkty potrzebne do przygotowania kanapek z pastą z awokado i ogórka. No to tak, mamy tutaj przepis, tak, na takie kanapki. Potrzebujemy 105 g pieczywa pełnoziarnistego, 70 g awokado, 45 g rzodkiewek, 85 g ogórka zielonego i 2 g przyprawy do smaku. I tak, mamy policzyć, jaki procent masy produktów potrzebnych do przygotowania kanapek stanowi masa warzyw i owoców. Wynik zaokrągli do całości. No to potrzebujemy w takim razie masę wszystkich tych składników i masę owoców i warzyw, tak? Czyli w takim razie warzywa i owoce. No to tak, mamy 70 g awokado, mamy 45 g rzodkiewek i 85 g ogórka zielonego, czyli w sumie owoce i warzywa to jest łącznie 200 g, tak? Cała kanapka będzie ważyła w takim razie z tych wszystkich składników 307 g, czyli w takim razie, żeby to wyszło nam w procentach, to mnożymy to sobie oczywiście razy 100% i liczymy na kalkulatorze. Tak, czyli 200 gram z tych 307 gram stanowią owoce i warzywa. Tak? Czyli 200-307 razy 100% wychodzi nam około 65%. Tak? To mieliśmy zaokrąglić do całości, czyli w takim razie w zaokrągleniu to będzie około 65%. Dobrze. I teraz tak, jeszcze mamy tutaj na podstawie tabeli oblicz, jaki procent masy produktów stanowią węglowodany, wynik zaokrągli do części dziesiątych. No to tak, zobaczmy, tutaj mamy taką tabelkę. Są produkty, jest zawartość węglowodanów w 100 gram produktu. Super, że jest podana właśnie ta wartość właśnie w 100 gram produktu. Ja wiem, że tutaj nigdzie nie ma tutaj setki, tak? I mogłoby się to wydawać skomplikowane, ale właśnie jak mamy tutaj podaną ilość w 100 gram produktu, to tak naprawdę mamy podany procent
jaki zawiera procent węglowodanów, jaki zawiera właśnie ten podany produkt, tak? Bo wiemy, że procent to jest część ze 100. Czyli jak na przykład w awokado mamy 8,53 grama na 100 gram produktu, no to to oznacza, że 8,53 setnych tego awokado to są węglowodany, tak? Czyli w takim razie to jest po prostu to samo, co procent, tak? 8,53 setnych to będzie to samo, co 8,53%. Czyli po prostu mamy tutaj podane tak naprawdę zawartości procentowe tutaj tych węglowodanów w tych poszczególnych składnikach. Czyli tak naprawdę co robimy? Mnożymy każdy z tych procentów, tak, czyli tą zawartość tego węglowodanów, przez tą naszą wagę, którą mamy, wagę produktu, którą mamy w tym przepisie. Czyli tak, 8,53% węglowodany będą stanowiły w awokado, prawda? A my mamy 70 gram tego awokado, czyli ten procent mnożymy razy 70. Potem dalej, w ogórku zielonym jest 2,16 gram na 100 gram produktu, tak, tych węglowodanów. Czyli to jest 2,16% razy 85, bo my mamy taką masę tego ogórka. Dalej, 31 gram węglowodanów mamy w 100 gram produktu, tak? Czyli w 100 gramach pieczywa mamy 31 gram węglowodanów, czyli 31%, tak? A nasze pieczywo ważyło 105, czyli mnożymy razy 105, tak? Czyli w tych 105 gramach policzymy te 31%, bo to będzie waga tych węglowodanów. No i 3,4 grama węglowodanów mamy w 100 gramach produktu, który zwie się rzodkiewki. Mamy w takim razie 3,4% węglowodanów w 45 gramach rzodkiewek, bo tyle mamy ich tutaj w przepisie. No i teraz to musimy powyliczać, tak? Czyli osobno wyliczamy te wszystkie procenty, tak, tutaj mamy wyniki zapisane, łącznie to jest 41,887 gram. No i musimy policzyć, jaki to będzie procent z całej kanapki, czyli tyle to są węglowodany, cała kanapka ważyła 307 gram, czyli w takim razie, jak to przedzielimy i pomnożymy razy 100%, to otrzymamy 13,6%, tak? Mniej więcej, tak? Tutaj mieliśmy zaokrąglić do części dziesiątych, czyli w takim razie do pierwszego miejsca po przecinku i wszystko. Na tym kończymy zestaw powtórzeniowy numer 3. Czas na zestaw czwarty. Ten zestaw będzie dotyczył potęg. Bardzo proszę o rozwiązanie tego zestawu, tak, i sprawdzenie rozwiązań z kolejnym filmikiem. Ten kolejny film będzie już tylko liczył jedną część, z tego względu, że ten zestaw nie jest zbyt długi, także poradzimy sobie już tylko w jednym filmiku. Także do zobaczenia na potęgach.